Powiatowa Komenda Policji zorganizowała debatę społeczną na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wpisującą się w cykl spotkań Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to tematyka bardzo ważna dla rodziców. Priorytet w szkolnictwie oraz szczególnie istotny obszar działania i przedsięwzięć podejmowanych przez policję. W związku z tym ta zorganizowała debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, a także zakończenia roku szkolnego, spotkanie było okazją do przypomnienia młodzieży o czyhających na nie zagrożeniach. Będziemy mówić o bezpieczeństwie w czasie wakacji zbliżających się. Główna tematyka, która będzie poruszana, to bezpieczeństwo nad wodą, jak zapobiegać utonięciom, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Poruszany także będzie temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Na co zwracała uwagę sędzia III Wydziału Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tczewie. Im więcej będziemy o tym mówić, tym świadomość dzieci będzie większa. Będą miały większą wiedzę na temat bezpieczeństwa, na temat tego, gdzie może, jakie zakresy dziedzin życia będą stanowić dla nich zagrożenie. Będą miały możliwość wpływania na to i doprowadzenia do sytuacji, że nie będzie ich dobro zagrożone. Tak? Same nie będą wchodzić w konflikt z prawem, ale też i nie będą się narażać na taką na zagrożenie od strony osób dorosłych. Organizowanie spotkań z udziałem dzieci i młodzieży poświęconych ich bezpieczeństwu i przestrzeganiu jej przed podejmowaniem złych decyzji jest istotą dobrego wychowania. Warto się spotykać, bo spraw sądowych z udziałem nieletnich jest wciąż sporo. Tych spraw jest dość dużo, jest to właściwie połowa naszej pracy w wydziale, to jest kilkaset spraw rocznie. No, cieszymy się z tego, że tych spraw jest coraz mniej. Zarówno odsetek spraw o demoralizację czy o czyny karalne dzieci jest w naszym rejonie coraz mniejszy. No to cieszy, tak? Ale to również dzięki takim spotkaniom i temu, że coraz częściej spotykamy się z młodzieżą i my, i policjanci, i uświadamiamy, jakie grożą konsekwencje za określone zachowania. A tych spraw było dużo? No, w 2015 ponad 300, w 2016 ponad 200, teraz do maja to ponad 100 spraw. Debata ta nie była jedynym spotkaniem z młodzieżą. W ramach działań prewencyjnych policjanci odwiedzają dzieci i młodzież w ich szkołach. U nas w komendzie jest kilka osób, które się tym zajmują. Są to osoby, które współpracują na co dzień z pedagogami szkolnymi, z nauczycielami. Prowadzimy też bardzo dużo pogadanek profilaktycznych, prewencyjnych, które mają zapobiegać różnym złym zdarzeniom, które mogą się przytrafić dzieciom. Debacie przysłuchiwała się zaproszona młodzież z gimnazjum nr 1 i 2. Spytaliśmy dziewczęta z gimnazjalnej jedynki, co sądzą o takich spotkaniach i czy je czegoś uczą. Na pewno nas uczą. A czego? Zachowania, jak mamy postępować w życiu, żeby nie popełniać błędów. Paula, koleżanka szkolna Pauliny, przyznała, że zna kolegę, który ma nadzór kuratorski, bo wcześniej coś przeskrobał. Czego dotyczyła sprawa? Chłopaka, no i w szczególności to było pobicia, nie? Bardzo dużo tam się bił z kolegami w ogóle, tak. No i z czym to się skończyło? Miał nadzór kuratorski? Tak. Tylko tam się skończyło. Ten nadzór kuratorski był konieczny, rozumiem, ale czy jakaś poprawa w zachowaniu tego kolegi nastąpiła? Tak, zdecydowanie jest zmiana i w ogóle da się inaczej z nim porozmawiać. Sędzię Wioletę Makowską spytaliśmy o statystykę spraw związanych z dopalaczami, które niestety zażywa też młodzież. Rzeczywiście te sprawy się pojawiają i to jest kategoria spraw, która pojawia się coraz częściej. Tutaj głównie chodzi o dopalacze, gdzie dzieci nie znają sobie konsekwencji z tego, co się dzieje. My o tych sprawach dowiadujemy się głównie z informacji ze szpitala. Taki szpital ma obowiązek nas poinformować o takiej sytuacji. My wówczas zawsze wszczynamy postępowanie w sprawach nieletnich przeciwko takim osobom, żeby wyjaśnić, czy to był incydent, czy to było coś szerszego. I te postępowania mają na celu przede wszystkim uświadamianie tym dzieciom, jakie są konsekwencje, bo one w wielu przypadkach sobie po prostu z tego nie zdają sprawy. Czego najczęściej dotyczą przyjmowane przez tczewskich policjantów zgłoszenia? Najczęstsze chyba zgłoszenia dotyczą wszelkiego rodzaju przejawów demoralizacji. Mówimy tutaj o paleniu papierosów, zażywaniu narkotyku, mówimy o spożywaniu alkoholu. Nasila się to szczególnie w okresie letnim. Z przestępstw i wykroczeń myślę, że najczęstszą sytuacją są powtarzające się kradzieże sklepowe. Debata skierowana do dzieci i młodzieży nie była ostatnią. Planowane są kolejne.